Maryla Rodowicz jakiś czas temu po kilku latach sądowych batalii rozwiodła się z mężem. Ale wyrok nie do końca ją satysfakcjonował, bo gwiazda liczyła na więcej. Z tego też powodu złożyła apelację, co ponoć mocno zasmuciło jej syna Jędrka Dużyńskiego. Wyrok jest niesprawiedliwy i krzywdzący, ponieważ to nie ja przyczyniłam się do rozpadu naszego małżeństwa. Dlatego zamierzam odwołać się od niego, mówiła Maryla Twojemu Imperium tuż po rozprawie, na której orzeczono rozwód z win obu stron. W tej sprawie Maryla ma jednak wsparcie dzieci z poprzedniego związku, czyli Kasię i Jana, którzy do biznesmena nigdy nie pałali przesadną sympatią. Reklama w oczekiwaniu na rozprawę pojawiły się kolejne problemy. Od jakiegoś czasu Maryla ma poważne problemy z kolanem, które uniemożliwiają jej codzienne funkcjonowanie. Sprawy nie ułatwia mieszkanie w ogromnej willi w Konstancinie, w której trzeba wspinać się po schodach do sypialni. Marylka myślała już o windzie, ale nie bardzo jest tam miejsce, by to zrobić. Poza tym to ogromna inwestycja, na którą jej nie stać, zdradza Rewi bliska osoba z otoczenia artystki. Znajoma dodała też, że Maryla nie mówi o tym głośno, ale coraz częściej zastanawia się nad sprzedażą domu i kupnem apartamentu. Takie rozwiązanie doradzają jej też dzieci, które widzą, że samotne życie na takiej przestrzeni jest dla mamy coraz bardziej uciążliwe. Ostatnio znów narzekała na bóle w stawach, zdradza informatorka. Kolano puknie, okłada mnie lodem. Zupełnie straciłam formę, żaliła się z kolei sama gwiazda. Ja donosi tygodnik, takie sytuacje mają miejsce coraz częściej, ale trudno jest myśleć o sprzedaży domu, z którym wiąże się tyle wspomnień. Jednak ostatnio spotkała się z przyjaciółką Heleną Wondrackową, która nieźle jej nagadała, a na rozpoczynaniu nowego etapu w życiu zna się jak mało kto. Przyjaciółka z Czech poradziła jej, że aby zacząć wszystko od nowa, trzeba pożegnać to co stare i zamknąć za sobą drzwi, czytamy. Zobacz też Barbara Kurdej-Szatan zalała się łzami podczas wywiadu z Mołek. Kupiła mieszkanie i nagle stała się tragedia. Smutne, co spotkało polską gwiazdę Tamara Arciuch pokazała córkę. Zaskakujące, jak wygląda,